ciekawe wydarzenie i myślę, że warto być w takiej energii pozytywnych ludzi, pozytywnych wibracji, także no, dziękuję za to. Słuchajcie, chcecie bardziej, żeby to był wykład, czy bardziej takie interaktywne? Jak wolicie? Słucham? Jakieś ćwiczonka, może coś tam, tak? Trochę tak, trochę tak. Bo jeszcze będzie godzinę później, po zakończeniu, jeszcze będę miał w sali interaktywnej, to tam możemy sobie ewentualnie wejść głębiej. No zobaczymy, jak wyjdzie. Słuchajcie, moją intencją taką było, żeby ten wykład, czy to spotkanie dzisiejsze, to teraz, tu i teraz, żeby było no takie tu i teraz. Także jeżeli my czekacie na jakieś prezentacje, to nie będzie. Jeżeli coś myślicie, że mam zaplanowane, też nie mam. I mówię szczerze, dlatego że gdzieś w pewnym sensie chciałem, żeby to było bardziej autentyczne i bardziej takie tu i teraz. Czyli nie wiem, jaka będzie grupa, nie wiem dokładnie, co powiem. Natomiast takie zaufanie, że tu i teraz, że ta obecność i takie bycie uważnym i interakcja z wami pozwoli, żeby to spotkanie przebiegło no tak, jak ma przebiec. Natomiast na początku krótko powiem, skąd się wziąłem, jak to się stało, że zająłem się gdzieś tam rozwojem osobistym, duchowym i gdzieś zwróciłem swoje oczy na takie życie też świadome w teraźniejszości. I może krótko powiem tak, że przez wiele lat, przez 15 lat pracowałem w mediach, w radiu, w telewizji. Byłem dziennikarzem, reporterem, też prowadziłem jakieś programy. Oprócz tego prowadziłem kilka biznesów, zarówno tutaj w Polsce, jak i w Stanach, gdzie mieszkałem ponad 8 lat. No i tam dużo takich showbiznesowych rzeczy się działo. Byłem współwłaścicielem kilku firm. No i to jakby to moje życie wcześniejsze było dużo rozrywkowo, bym powiedział, biznesowo, showbiznesowe i no bardzo ciekawe, ale gdzieś na jakimś etapie no stwierdziłem, że to nie do końca aż dawało mi radość taką wewnętrzną, czy szczęście takie wewnętrzne. I gdy w 2011 roku gdzieś tam się to wszystko w tych Stanach, mieszkałem wtedy w Chicago, trochę zaczęło gdzieś iść w dół, no zacząłem szukać, jak tonący brzytwy, gdzieś różnych możliwości i tego, dlatego że dziś nie radziłem sobie ze sobą. I mimo, że może ludzie znajomi gdzieś mogli obserwować, mając dużo znajomych w tym Chicago, imprezy organizowaliśmy i różne rzeczy się działy, mogło wyglądać, że jestem super szczęśliwą osobą. Jako współwłaściciel agencji Modelek, współwłaściciel agencji reklamowej czy agencji eventowej, no dużo, dużo się działo i z boku mogło to wyglądać, o ten koleś to ma, kurczę, fajnie, ale ma życie i tak dalej. Natomiast to, co tak naprawdę się działo gdzieś u mnie w środku, no to trochę pustkę czułem i takie, szczerze można powiedzieć, zagubienie. I stwierdziłem, że coś musi być więcej niż te osiągnięcia, te sukcesy, kasa, popularność, czy jakkolwiek to chcemy nazwać. No i zacząłem szukać. No i stąd też to moje życie trochę gdzieś tam to biznesowe się zawaliło, a otworzyło się takie właśnie rozwojowe bardziej. I wtedy stwierdziłem, że przeprowadzę się na Hawaje, zostawiłem wszystkie biznesy, no i tam mieszkałem przez ponad 2 lata, z czego drugi rok, w pierwszym roku wydałem całą kasę, którą miałem, oszczędności, no i drugi rok zmienił się w bezdomność i byłem osobą bezdomną, mieszkającą w namiocie przez no, ponad 12 miesięcy, co było mega taką pokorą, lekcją pokory z tego życia wielkiego, co to nie ja, będący na scenie, no i później taka no, pionizacja. I wtedy to był też moment taki, że no, nie pracowałem, miałem trochę więcej czasu, nie miałem też pieniędzy, no ale gdzieś tam sobie chodziłem do banku żywności, więc jedzenie miałem,
ale dużo czasu na przemyślenia, na medytację, na jakby analizowanie swojego życia i tak naprawdę zastanowienie się, kim ja jestem, po co ja jestem tutaj na tej planecie, o co tu w ogóle chodzi. No dużo takich przemyśleń. No i jak mówię, mega lekcja pokory, taka, że po prostu, że muszę pójść, że nie mam pieniędzy, że nie wiem, co zrobić i jakby być z tym. I no jakby to powodowało gdzieś takie wewnętrzne zastanowienie nad życiem. Jak tutaj na wcześniejszym wykładzie słyszeliście, że życie jest ciężkie, no to w tamtym okresie było. Ale nie zawsze, bo życie jest no, trochę taką sinusoidą i czasem jest w górę, czasem w dół. No, to tak krótko w ramach wstępu. No i jakby od tamtej pory, czyli to już no, parę ładnych lat gdzieś zajmuję się rozwojem i tym się też dzielę. No i jakoś to sprawia mi frajdę, bo jakoś zależy mi, żeby coraz więcej ludzi było szczęśliwych, zwłaszcza po powrocie do Polski, gdzie 2 lata temu wróciłem. No i miło się zaskoczyłem, muszę przyznać, po 8 latach duże zmiany i takie fizyczne, materialne autostrady są i tak dalej, ale też mentalnie, że Polacy coraz są bardziej pozytywnym moim zdaniem narodem. Jakkolwiek, z czegokolwiek nie usłyszymy, to jest moja opinia i pod tym się mogę podpisać. Dobrze, to teraz tak, tu i teraz. Tak. W sumie mogę zamilknąć, mielibyśmy tu i teraz, tak? Nie wiem. Ale coś ten, tu i teraz, z czym ci się kojarzy? Może chcesz coś w tym temacie? Jakiś nad koncepcją po prostu programu. Mhm. Nie ma koncepcji. To może tak, pytanie. Czy zdarza się tak, że macie negatywne myśli? Ręka w górę, komu się czasem zdarza? No to dobrze, to jesteśmy na tym samym wózku. Mi też się zdarza. I co wtedy? Co możemy zrobić, jeżeli gdzieś te negatywne myśli się pojawiają? Wybrać. Wybrać, okej. Okay. Mhm. Dobrze, pojawia ci się myśl negatywna. Co wtedy robisz? Nie wiem, jakiś przykład. Mhm. Okej. Okay. Czyli jeżeli jest myśl. Jest stan, zmęczenie, chwila. To, co mnie otacza, jakie jest teraz, tak? W sensie, tak? No to jest wszystko zależy od tego, co jestem w stanie zrobić. Mogę różne rzeczy zrobić. Mogę się poddać tej myśli, mogę udawać, że jej nie mam, mogę ją racjonalizować, mogę ją przeżyć. Czyli mamy wybór, tak? Jeżeli z tego, co mówisz, nie wiem, czy było słychać na końcu, tak? W miarę było słychać. Nie za bardzo. No w sensie, że tu kolega mówi, że może mieć wybór. Czasem może się poddać tej myśli, czasem może, czy zaakceptować, tak? Czasem możemy zaakceptować. No właśnie. Tak? Proszę bardzo. Można taką myśl wyprzeć. Można. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Tutaj się pojawił głos, że negatywne myśli czasem są potrzebne. Pan twierdzi, że tutaj. No proszę, już się rozwiązało. Będzie rozmowa. Tam padł głos, że dobrze wyprzeć tą myśl i zastąpić ją czymś pozytywnym. Tu koleżanka w drugim rzędzie twierdzi, że to wyparcie jest niedobre. A tutaj padło, że obie odpowiedzi tak naprawdę w pewnym sensie sprzeczne są poprawne, tak? Zależy od sytuacji, która jest. Zależy od sytuacji, okej. Okay. Jeżeli jakaś paranoiczna myśl, która jest dla nas destrukcyjna, no to rzeczywiście wyparcie ma głęboki sens. Jeżeli to jest po prostu jakaś negatywna myśl i od razu chcemy ją wyprzeć, ona może spowodować, że ta negatywna myśl nie pociągnie za sobą konsekwencji, które mogłyby koniec końców być na przykład korzystne. Okej. Okay.
tak. Zniszczenie i Pan nie miał na myśli wyparcia, tylko zastąpienie. Zastąpienie, tak? Pani mówi, że Pan miał na myśli nie wyparcie tej myśli, ale zastąpienie ją. Przepraszam? Aha. Tak, chodzi o wyparcie. Okej. Chodzi o to, żeby myśli nie były obsesyjne. Pewnie, że negatywne myśli są tak potrzebne, jak jasność i ciemność, jak szerokość i długość, jak tylu, ale jeżeli są myśli obsesyjne, znowu wprowadzić zbytnią destrukcję w nasze życie i zniszczyć to życie, czyli negatywne myśli mogą być destrukcyjne, mogą nam zepsuć życie, taka padła. Proszę. Mogą być też pozytywne. Ale sama myśl negatywna mówi, że jest negatywna i trzeba ją zmienić na pozytywną. Okej. Proszę. No właśnie. Mam pytanie, a czy właśnie w tej chwili zmierzamy właśnie do obserwacji? Bo wydaje mi się, że możemy zmierzać do obserwacji z tego, że po prostu daną myśl zaobserwować. Czyli możemy myśl zaobserwować i zaakceptować, taka jaka jest. Akceptacja to nie jest przyzwolenie, tylko no dobrze, to pytanie teraz tak. Skąd się biorą te myśli, tak? Skąd się biorą myśli? Skojarzenia. Jeszcze raz? Nie słyszałem. Część myśli jest nasza. Okej. Okay. Czyli jakby gdzieś ktoś na nas może wpływać, że te myśli gdzieś są, że my to gdzieś sobie tworzymy. Przykład? Mogę podać przykład, taki mi przyszedł. Nie wiem, że ktoś mówi, nie dasz rady, albo jesteś głupi, albo brzydki, albo coś i wtedy my sobie gdzieś tam programujemy, to tak wchodzi nam w głowę i później, no tak, jestem słaby, jestem, nie dam rady i tak dalej. Czy takie coś o to chodziło? Mniej więcej. Problem taki, że my jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co się dzieje. To, co czyli to, co myślimy, gdzieś się kreuje i tworzy. Skoro już wiemy, że to jest niedobre, to nie to, że jest złe, niedobre, nie powinniśmy tego rozwoju. Nie powinny wpuszczać do swojej jaśni coś, co jest niewłaściwe, to jest niepotrzebne, my już to znamy. Wystarczy, dziękuję. No to dobrze. Dziękuję za te głosy, w sumie wszystkie. To w takim razie, czym jest życie w tu i teraz? No właśnie. Bo ja, słuchajcie, sobie robiłem ostatnio, wiecie co, zanim to opowiem krótko, skąd się wziął ten temat i dlaczego prowadzę akurat taki temat. W listopadzie byłem też tutaj w Gdańsku i prowadziłem, akurat miałem spotkanie autorskie i wtedy Tomek mówi, a to może byś przyjechał na konwent i zapraszam i tak dalej. I wtedy ja mówię, jakoś tak nie czuję, że mam nie występować, tak, może przyjadę, ale nie jako prelegent, tylko po prostu ten. I co się wydarzyło? Miesiąc później mocno intuicyjnie poczułem w grudniu, że mam jechać do Izraela. Nigdy nie byłem, nie wiem, o co chodzi, po co mam jechać i tak dalej. No i jakby zaufałem, pojechałem. Byłem tam 10 dni i mieszkałem tam w hostelu, gdzie to taki pokój, było tam kilka łóżek. I drugiej nocy poznałem, słuchajcie, osobę z Niemiec. No i ten Niemiec, tak sobie rozmawiamy trochę tam o życiu i tak dalej. I on mówi, że czyta w tej chwili książkę Eckharta Tolle Potęga teraźniejszości. Ktoś czytał może? Ręka w górę? O proszę, dużo ludzi. I tak mówię, przeczytał. On tak, i tak sobie pomyślałem, to chyba znak dla mnie, że powinienem tę książkę przeczytać raz jeszcze. Bo ją kiedyś czytałem, jeszcze jak mieszkałem w Stanach, czytałem ją po angielsku i tak myślę, kurczę, wrócę do Warszawy, to sobie ją wypożyczę czy kupię i przeczytam po polsku. I słuchajcie, potem się co wydarzyło, to tutaj Paweł siedzi i słuchajcie, do tego pokoju wprowadził się gość, który się okazało, tak gadam po angielsku, a się okazało, że I'm from Poland too. No to dobra, to możemy się nie wygłupiać, możemy po polsku pogadać. I słuchajcie, i coś Paweł chowałeś do szafki, coś takiego i widziałem Osho, książkę Osho. I no to kliknęło, no tak to zaczęliśmy gadać. No i coś tam, i wyszło, że on ma ze sobą potęgę teraźniejszości, słuchajcie. Ze sobą. To ja się zapytałem, czy mogę pożyczyć. I w dwa dni, słuchajcie, przeczytałem. I wtedy po tym hostelu jeszcze poczułem, że mam
na 3 dni pojechać w góry, gdzieś spać w namiocie, po prostu totalnie w naturze, tak jak tutaj kolega mówił przede mną właśnie o spędzaniu czasu w naturze i dokładnie to zrobiłem, gdzieś tam jakieś medytacje i tak dalej. I takie praktykowanie tego tu i teraz, takiego bycia, uważności, radości, takie cieszenia się życiem i wdzięczności za to, co jest. Jakiekolwiek tam myśli, to obserwacja tych myśli. I słuchajcie, i wtedy mi przyszło, kurczę, jak wrócę, to mam zadzwonić do Tomka i jednak tu wystąpić i tematem będzie tu i teraz. I od tamtej pory, to już jest no prawie 2 miesiące, nie, no ponad miesiąc, jakoś dużo więcej czasu spędziłem na tej właśnie praktykowaniu tego tu i teraz. I powiem wam, że z jednej strony jest to piękny koncept, ale z drugiej strony nie jest to może łatwe. I rzeczywiście te myśli, od których zaczęliśmy, coś w tym jest. Dlatego, że tu i teraz można powiedzieć, że jest gdzieś bez myśli, bo te myśli negatywne, o których rozmawialiśmy, tak, ale skąd one się biorą? To jest często jakby wypad naszego umysłu w przyszłość albo w przeszłość. Czyli jest albo coś analizujemy i nawet słuchajcie, siedziałem sobie tutaj za ścianą teraz i też nawet obserwowałem te myśli. Nawet tuż przed, mówię szczerze, nie? Tuż przed tym, jak będę mówił o byciu i życiu w tu i teraz, też obserwuję, że jakieś myśli się pojawia. A że co powinienem powiedzieć, a jak powinienem zacząć i coś tam. I tak naprawdę trochę w inną stronę zeszło, niż w ogóle te myśli były. Także to jest też to, że te myśli mogą się gdzieś pojawiać, ale bycie w teraźniejszości też daje nam z jednej strony uważność, z drugiej strony jakby to powiedzieć, że dotykamy życia. Jak to brzmi? Dotykamy, że możemy rzeczywiście doświadczyć, że jeżeli, nie wiem, stoję czy usiądę sobie tutaj, tak? I mogę, jestem teraz w 100% tu i teraz i mogę poczuć, co oznacza dla mnie siedzenie i patrzenie na was pod innym kątem, tak? Że to jest nagle perspektywa się zmienia i w każdym momencie to tu i teraz daje gdzieś no, dotykanie tego prawdziwego życia. Mogę poczuć, jak jem śniadanie. Ja słuchajcie, miałem takie doświadczenie właśnie gdzieś na tych Hawajach na początku, gdzieś w 2011 roku, jak pamiętam. Pierwszy raz zjadłem śniadanie w życiu. To było moje pierwsze śniadanie w życiu. Jak ja zawsze tak jadłem gdzieś tu szybko, bo tak w tych mediach gdzieś się śpieszyłem, ciągle zabiegany, biznesy, tu robimy. I nagle moja w tamtym czasie dziewczyna mówi, co ty tak szybko jesz? No też tam się zajmowałem tymi rozwojami. I tak mówi, czy nie możesz tak zwolnić i tak poczuć to jedzenie? I to było pierwsze takie, pamiętam, doświadczenie tego tu i teraz. I to było tak niesamowite, że ja nagle czuję smak, czuję zapach tego, co jadłem. Czułem, jak to gdzieś przechodzi przez, wchodzi mi do ciała. I to było, mówię, jejku, to ja straciłem tyle lat, tyle posiłków, tyle różnego tego życia i ja niby byłem tam, niby jestem, ale tak jakby mnie nie było. Ile razy mamy takie doświadczenia, że gdzieś idziemy, gdzieś tam biegniemy, nie wiadomo po co, nie wiadomo do czego, nie jesteśmy obecni, kogoś potrącimy, coś zgubimy, coś nam wypadnie. Skąd to się bierze? Brak uważności tu i teraz. Ktoś coś zapomniał, zgubił, coś takiego zdarzyło się chyba nie raz. I stąd to się bierze, że nie jesteśmy obecni. I kiedyś też mi się wydawało, że to bycie takie tu i teraz, o co chodzi, taki w ogóle tego nie mogłem pojąć. I może cały czas się uczę, ale gdzieś mi się wydawało, no to jak, no to co mam siedzieć i nic nie robić. No i tu jest jakby kluczyk do tego, że wcale. Takie moje zrozumienie w końcu było, że to wcale nie o to chodzi, żeby nic nie robić. To chodzi, żeby działać, czy kreować, czy robić wtedy, kiedy rzeczywiście czuję. Kiedy czuję inspirację, kiedy czuję radość, kiedy jestem wtedy
skupiony. Jeżeli bym się przygotowywał do tego wykładu, no to bym usiadł, zrobiłbym jakieś plansze, przygotowałbym się i tak dalej. I wtedy mógłbym być albo teraz znowu rozkojarzony i bym tam coś popisał, jakieś błędy by były, albo bym był rzeczywiście w tu i teraz i rzeczywiście skupiony na tym, nad czym w tej chwili pracuję. Później będę coś jadł, potem coś zrobię, tak? Ale znowu wszystko, co się dzieje w naszym życiu, co było i jest, wszystko tak naprawdę się wydarza w czasie teraźniejszym. Jeszcze raz. I kto to mówi teraz? No właśnie, to są te myśli, tak? Że coś tam muszę kiedyś. I znowu wychodzimy w przyszłość, tak? Czyli jakby myśli nam mówią, że coś muszę zrobić, żeby coś muszę zrobić, żeby przejść, żeby zarobić i żeby to się kręciło, tak? A na razie, jakby wrócić tak do tu i teraz, to co się dzieje? To jesteś tutaj. Oparta, elegancka, uśmiechnięta, tak? Ja tutaj sobie stoję, możemy się zamienić, jak chcesz, ale to jest czas teraźniejszy. I teraz tak, to wcale nie oznacza, że tam, że powiedzmy pieniędzy na przeżycie nie zdobędziesz. Tak, to nie jest za chwilę. I jak do tego momentu, jak będę głodna, będę myślała, ojej, trzeba teraz mam zjeść, czy powinnam zaplanować, czy też wcześniej chyba, tak? Dobrze, to pytanie. Czy to jest czas teraźniejszy? Jak będę za jakiś czas głodna, czy jak będę za chwilę głodna, znowu nie jesteśmy. Jak będziesz głodna, to gwarantuję ci, że w tu i teraz, w czasie teraźniejszym, będziesz, tu masz banany, nie wiem, czy to twoje, twoje? Ale no, nie wiem, w tu i teraz nagle poczujesz. Od razu mamy przykład. Czyli nieodpowiedzialność? A to. O właśnie, czy to jest nieodpowiedzialność? To jest nieodpowiedzialność? Ale to tak możemy kręcić się w kółko. Możemy. Tak naprawdę to nie będziemy żadne kręcenie, tak naprawdę będziemy stać w jednym miejscu, że wszystko jest teraźniejszością i to jedno wyklucza drugie po części. Róbmy coś, ale tak naprawdę no, nie można tego powiedzieć sztywno. Koniec, kropka, to czy to jest tu i teraz, zastanówmy się nad tym, nie, bo myślisz, że wybiegasz w przyszłość. No, chodzi, to może dobrze. Ja myślę, że to może to tu i teraz na... Rozgraniczyłbym, nie wiem, świadomość na dwa poziomy w danym momencie. Jeden poziom niech rzeczywiście czerpie radość, satysfakcję, a drugi niech będzie racjonalnym umysłem, który planuje zwykłe, codzienne czynności, plus, nie wiem, plus kreuje marzenia i tak dalej, i tak dalej. Okej, dobrze, to może uporządkujmy, dobrze. Ja myślę, że nie jestem pierwszy, który na ten temat mówi. Jeżeli czytaliście, też różne książki są na ten temat i jedna rzecz to jest to, co ja powiem. To, co ja mówię, to jest gdzieś oparte o moje doświadczenia. Ja nie mówię, że to jest ta prawda, że to jest ta jedyna i to jest tak i to w ogóle tak macie robić. Ja bardziej bym zachęcił, dzieląc się tym, jak to u mnie wyglądało, czy czego ja doświadczyłem, bardziej bym zachęcił, żeby samemu doświadczać i sprawdzić, co dla mnie działa, a co nie. Co jest dla mnie tym rzeczywiście czasem teraźniejszym i co się dzieje, kiedy... Może zobaczyć, kiedy te myśli wybiegają, kiedy jest rozsądek, kiedy jest nieodpowiedzialność, skąd się bierze słowo nieodpowiedzialność, dlaczego, czy to rzeczywiście jest nieodpowiedzialność, czy to po prostu moja ocena, bo w życiu też zrozumiałem, że jakakolwiek, cokolwiek nie powiem, czy cokolwiek nie zrobię, czy jakkolwiek się nie ubiorę, gdzieś tam ktoś mnie będzie oceniał, tak? Mało tego, ja sam się mogę ocenić. Dobra, w tym momencie cała ta wypowiedź i cały temat rozmowy nie ma... Nie ma sensu. Nie ma przekazu jakiegoś zamiaru. To znaczy? No załóżmy, rozmawiamy... Jeżeli myślisz, że ja tutaj przyszedłem, żeby coś przekonać do czegoś, czy coś powiedzieć komuś, co ma jak tak robić, no to nie. Moją intencją jest bardziej podzielić... Nie chodzi o to, żeby przekonać, ale żeby uświadomić, żeby sobie tylko pogadać. Czy jest konkluzja? Słuchaj, konkluzja, ja myślę, że może być dla każdego inna. I ja ci gdzieś nie będę narzucał, moją intencją nie jest narzucanie nikomu, jaka ma być konkluzja. I to jest właśnie to, co przed chwilą zacząłem mówić, że każde doświadczenie, czy każda rzecz, którą robimy, każdy może odebrać trochę inaczej. I każdy może ocenić inaczej.
I dla jednego to będzie, nie wiem, jakikolwiek wykład, czy taniec, ktoś tańczy, nie? Ty powiesz, że o, kurde, kiepsko tańczą, a ktoś powie, super. A dla tancerza jeszcze jest inne doświadczenie, bo on po prostu sobie tańczy, tak, jest w ruchu. I teraz możemy, i tu teraz wchodzimy do tu i teraz, tak, czyli okej, okay, ja jestem tu i teraz i że ja doświadczam albo jako tancerz i wtedy jestem obecny, jestem w 100% tancerzem. Jeżeli sobie planuję, bo to nie mówię, że nie mam planować, mogę sobie planować, ale wtedy jestem okej. Okay. Planowanie w tu i teraz, gdzieś jest to planowanie, bo jeżeli ja jadę na wycieczkę, czy ktoś gdzieś mamy kupić, mam przyjechać tutaj, tak, no to ja muszę gdzieś pomyśleć o tym, że muszę kupić bilet, tak? Czyli jest tam gdzieś jakaś wizja tego, ale wykonanie, czy jakby tworzenie, to jest wszystko, jakby tworzę, jeżeli kupuję bilet, no to jestem uważny w kupowaniu biletu, tak? Jestem tu i teraz, żeby się nie pomylić, tak? Żeby nie kupić na poniedziałek, bo mam przyjechać w sobotę, tak? I że te kroki jakby idą i w tym takim kroczeniu przez życie właśnie z taką większą uważnością, większym to pojawia się też szacunek do ludzi, bardziej zrozumienie. I to zarówno na poziomie relacji damsko-męskich, czy relacji takich biznesowych, tak, że to na różnym poziomie bardziej jesteśmy uważni. Ja mogę drugą osobę bardziej słuchać, bo ja jestem, jeżeli jestem tak, jeżeli ja jestem tu i teraz, to ja ciebie słucham. I nie to, że słyszę, co mówisz, tylko ja cię słucham z uwagą. Rozumiem, staram się zrozumieć. Jeżeli nie, bo jeżeli jestem obecny, to ja cię nie znaję i tak, dobra. Tylko jeżeli coś na przykład nie jest jasne, ja dopytam. Ale dlaczego dopytam? Dlatego, że uważam na to, co mówisz. I po prostu, jeżeli coś jest niejasne, może wiecie, ile to by, słuchajcie, spokoju było na tym świecie więcej? Jakbyśmy tak po prostu bardziej uważali i też z drugiej strony w tu i teraz też możemy bardziej komunikować coś szczerze. I bardziej jest to naturalne, bo ja nie jestem w swoim umyśle, tak, co on o mnie myśli, tak, albo jak tam powinienem zrobić, jak dobrze wypadnę. Tak, no bo to znowu ten umysł sobie tworzy, jak będzie, jak coś tam zareaguje. Nie, jestem i wtedy mogę powiedzieć coś autentycznie. Zgadzam się, nie zgadzam, nie rozumiem, szczerze. I słuchajcie, nie ma nic większej mocy, moim zdaniem, większej mocy niż taka autentyczność, taka szczerość, bo to ludzie odbierają. Można tam ściemniać i manipulować i kombinować, ale na głębszym poziomie to po prostu nie działa, bo im bardziej jesteśmy świadomi, im bardziej właśnie jesteśmy uważni na to, co się dzieje w koło nas, tym bardziej no to życie zaczyna iść gdzieś tam w tym lekkim kierunku. Takie przynajmniej jest moje doświadczenie. Ja też byłem osobą biegającą i tam gdzieś dużo w umyśle, takiego analizowania, dużo obaw, jakiegoś takiego coś pokazania, coś zrobienia i tak dalej. Ale zdałem sobie sprawę, że to po prostu nie działa, no, że gdzieś w środku czułem gdzieś jakiś brak spójności, może jakieś takie coś takiego, że nie było w zgodzie ze mną, o, czasem. Nie, że przez to, że umysł mi tworzył jakieś scenariusze, obawy, że o co ona powie, co on powie, jak tam podpisze ten kontrakt, to co się stanie, a nie stanie się, tak? Czyli jakby słuchałem w pewnym sensie umysłu, który projektował, który tworzył jakąś, czy te negatywne myśli i na bazie tego padały moje decyzje. Czy to były świadome decyzje? Nie do końca. Dlatego, że nie były gdzieś z pełną uważnością danego momentu, jak ja się czuję, co się ze mną dzieje, co się dzieje, jeżeli są inne osoby. Tylko było na bazie, że się nakręciłem. O, jako przykład. Ja kiedyś byłem bardzo osobą zazdrosną, o, tak powiem, przyznam się szczerze. Słuchajcie, jak to rujnuje związki, to po prostu masakra. Naprawdę, bo po prostu ja byłem tak, gdzieś miałem wydarzenie, jak byłem nastolatkiem, że dowiedziałem się... Słucham? No można wyprzeć, ale to tak siedzi tak się działo, bo wiesz, jedna z rzeczy można wyprzeć. Ja sobie tak gdzieś też to analizowałem. Czasem jest coś takiego, że jest tak silne, jest połączone z dzieciństwem, z jakimiś przeżyciami, że tak naprawdę trudno jest to, że to tak idzie. I mało tego czasem się odpala w różnych momentach, których nie jesteśmy na to gotowi. Na przykład coś powie i mi się to kojarzy z tym, że jako dziecko byłem mały, nie wiem, coś się stało. Albo, że nie wiem, moja gdzieś tam dziewczyna była, albo wspólnik w biznesie coś zrobił i nagle bum, się nam odpala. I ta
ta uważność pozwala jakby być w danej sytuacji, brać tą sytuację taką, jak ona gdzieś jest w takim momencie. I jeżeli się pojawiają jakieś myśli, że o, coś będzie, coś było i tak dalej, no to mogę to weryfikować i znowu wrócić tu. Słuchajcie, może takie ćwiczenie małe, co? A potem, chyba, że najpierw, może najpierw tak pytanie miałeś, czy coś chciałeś się podzielić? Tak, proszę. Po prostu to tego było na to, że dlatego pani była bardzo zadziałała, taka nagła oderwanie się właśnie już tu i teraz, ale to po prostu najzwyczajniej się chodziło o to, żeby zapewniać, zagwarantować raz na jakiś czas po prostu swojemu mózgowi taki konkretny odpoczynek, bo to nie chodzi właśnie o brak planowania, bo się po prostu nie da, ponieważ życie tu i teraz opiera się trochę na braku myślenia, ponieważ każda nasza myśl jest po prostu projekcjonowana w naszej przyszłości. To, że ta pani ma pomarańczową bluzkę, jest tylko wynikiem tego, że ja tak uważam, bo ktoś mi tak pisał, że to jest przeszłość. I właśnie chodzi o to, żeby raz na jakiś czas sobie dawać takie momenty kompletnego odcięcia i wtedy tego przeżywania, bo tak się nie da po prostu być, ale... To ja bym powiedział, że to jest jedna z metod czy technik, które możemy jakby to wdrożyć, żeby gdzieś być bardziej uważnością i zdecydowanie zgadzam się. Słuchajcie, to może teraz ćwiczenie krótkie, co? Jeżeli ktoś chce, znaczy nie jest obowiązkowe, kto chce, to może sobie spróbować, ktoś nie chce, nie musi. Możemy zamknąć oczy, nie musimy, polecam, ale jak tam sobie życzycie. Za 2-3 głębokie oddechy. Wdech, głęboki wydech. I spróbujcie się skupić na najbliższej myśli. Jaka to będzie myśl? Tak jakbyście byli zainteresowani, jaka będzie nas najbliższa myśl. Tak się skupić. Dobra, czekam na tą myśl, jaka to będzie. Już pan zszalił, już miał Biblię. No ale spróbujmy, no. Tak, żeby się skupić na tym. Poproszę o ciszę na razie, dobrze? Żeby każdy mógł sobie... Tak skupić się na tej myśli. I oczywiście, czy się pojawi, czy nie, to jest okej, ale... dobrze, można otworzyć oczy. Nie jest to jakiś tam mój wymysł tego ćwiczenia, to też jest w książce Potęga teraźniejszości, ale nie wiem, czy mieliście takie jakby doświadczenie w tym ćwiczeniu, że gdzieś tam myśli, jeżeli się tak skupiłem, czy skupiłam, że nie za bardzo ta myśl się pojawiała. Było coś takiego? Było. Właśnie, no i to jest jakby takie tu i teraz w praktyce, że naprawdę teraz się gdzieś skupiamy bardzo na tym czasie teraźniejszym, I jesteśmy uważni i ta myśl przez to, że widzimy, że jesteśmy tu i teraz, ta myśl się nie po prostu gdzieś tam nie pojawia. Jak się pojawi, to jak ją zidentyfikujemy, to od razu odpływa. I to jest też czasem to, że może ta myśl się pojawić. I te myśli mogą się w różnych momentach w naszym życiu pojawiać i to jest też okej. I ja też gdzieś testując sobie różne techniki, czy tam jakby praktykując sobie te różne rzeczy. Czasem coś mówiłem sobie do myśli, czasem akceptowałem te myśli, różne testowałem. Dlatego, żeby powiedzieć jakąś jedną regułkę i jak to działa, to nie śmiałbym tego mówić. No, bo ja myślę, że każdy jest w stanie dotrzeć do swojego gdzieś wnętrza i samemu poczuć, co dla mnie działa, a co nie. Mało tego, cokolwiek i tak do czego dojdziemy, to z czasem to się też może zmieniać, że nabieramy coraz więcej doświadczenia, jesteśmy coraz bardziej świadomymi osobami i te doświadczenia, czy te techniki, jeżeli stosujemy, to mogą się zmieniać. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że im większa ta uważność, im większy ten tu teraz, tu i teraz, im większa nasza świadomość, tym tych negatywnych myśli jest coraz mniej. Naprawdę.
im bardziej gdzieś, nie wiem, poddamy się życiu, czy ufamy życiu, czy im bardziej odpuszczamy te stare rzeczy, programy, co tam kto powiedział, to te rzeczy, które gdzieś tam umysł się może łapać, tak, że o, tutaj coś się wydarzyło, on coś powiedział, ona powiedziała, on wygląda. I tak umysł na początku, to jest, nie jesteśmy tu i teraz, bo jesteśmy cały czas w ocenianiu, coś wymyślamy tu, a ten na pewno coś zrobił, a ten jest ten, a ten jest zły, a ten dobry, da. Dobra, jesteśmy tu i teraz. Zakładamy, że mamy gdzieś tam... Czy w tu i teraz, w tej sekundzie? Znaczy nie, w tym... Czy jest ci źle? Nie. Czy jesteś... Nie jest ci źle. Czy jest okej? Nie jest mi źle z tego też względu, że jakby całą koncepcję przeżywania tu i teraz jakby ja w zasadzie stosuję i jest ona mi znana, tak? Ale zakładam sytuację, w której ktoś ma po prostu ciężkie życie, tak? Jest w ciężkiej sytuacji, w danym momencie, załóżmy, nie wiem, jest w jakiejś patologicznej sytuacji, w danej chwili, tak? I teraz, jeżeli on ma żyć jakby tą chwilą i odczuwać to wszystko cierpienie, które dostaje, którego na przykład bombarduje w danej chwili, to w takiej sytuacji, gdy będziemy się skupiać na przeżywaniu chwili, będzie gorzej. Moim zdaniem rozsądnie wtedy by było, żeby nie przeżywać tego w ten sposób, tylko na przykład tak tymi myślami pokierować, żeby one były gdzieś tak, żeby nas nie niszczyły. Czy to jest... No proszę, proszę. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja też się zastanawiam, jak to rozwiązać. A tutaj jest jeszcze taki problem, że na przykład jedną z gorszych metod, podobno, która prowadzi bardzo do pewnego zniszczenia mózgu, jest wkład właśnie takiej formy patologicznej, jest metoda odcięcia się. Znaczy, nie myślę, że to odcinać. Ja, wiesz co, jak miałbym szukać rozwiązania, to raczej bym starał się zrozumieć, w jakiś sposób zaakceptować, przeżyć, ale nie tkwić w niej, bo chroniczne, znaczy zapętlanie tego przeżywania non stop nic mi więcej nie da. Zrozumiem, ok, ale później szukam rozwiązania, bo jeżeli nie zrozumiem myśli, nie przeżyję, to nie będę miał jej rozwiązać. Dobrze, mogę wejść? Okej, mówimy o tu i teraz. I to, co się wydarzyło, ja powtórzę. Wydarzyło się to, że ty zapytałeś, wiesz, że jeżeli ktoś jest nie ten, nie jest szczęśliwy, czy nie dobrze się czuje. Pytam, czy się dobrze czujesz, jest okej teraz, tak? I to jest tu i teraz. Czyli w tym tu i teraz powiedziałeś, że czujesz się dobrze. Nie czuję się. I koniec. I teraz nie ma, załóżmy, zobacz, no to ja, gdzie jest tu i teraz, a gdzie jest załóżmy? To jest tak samo jak... To jest tak samo, jak ja ktoś mi zadał pytanie, albo wiele takich pytań dostałem. No dobra, to takie tu i teraz. To co byś zrobił, jakby na ciebie lew leciał? To co byś zrobił wtedy? I tak, okej. Jeżeli będę w tu i teraz, będę w jakiejś dżungli gdzieś tam i będzie na mnie lew biegł, to wtedy będę wiedział. Dlatego wszystkie takie, że a tamten, a ktoś tam, a coś tam, to jest inna bajka. Jeżeli ta osoba, o której ty mówisz, wyimaginowana, przyjdzie, czy zapyta, czy coś tam, to wtedy będziemy rozmawiać. Ale jeszcze chciałbym rozdzielić na to, czym jest tak naprawdę ta negatywna myśl i pozytywna, i jak to otwieramy. I skąd się bierze? O, to na tych Hawajach w bezdomności dużo miałem rozkminek. Co to jest tak naprawdę cierpienie? Proszę. Porównywanie. Porównywanie, okej. Okay. Niezrozumienie. Nie bycie w tym stanie. Właśnie, tak się zastanawiałem nad tym cierpieniem i tak, co to w ogóle z tym cierpieniem, że tak dużo tego cierpienia i tak ludzie cierpią i tak dalej. I wtedy tak się zacząłem zastanawiać, że rozdzieliłem cierpienie i ból. I tak się zastanawiałem, że tak mi przyszło, że ból i cierpienie, że to nie jest do końca to samo, że ból, na ból nie mamy wpływu. Tak, jeżeli ktoś nas uderzy, przewrócimy się, no to coś boli, no to na to nie ma wpływ. Cierpienie... Na to mamy, że jeżeli, co powoduje cierpienie, to są myśli. Czyli jeżeli jakaś rzecz się przydarzyła, czy jeżeli ja cierpię z jakiegoś powodu, nie wiem, skończył się związek, coś się stało, miałem wypadek czy coś, to jest, cierpienie moje wynika z tego, że ja oceniam to, co się wydarzyło. I to tak mi olśniło i tak mówię, okej, czyli... Cierpienie, tak naprawdę my pozwalamy na to, że cierpimy. No może to jakoś mocno brzmieć, że jakby, ale jak się tak wyjdziemy w to mocno
I ja dużo miałem nieprzyjemnych rzeczy w życiu również i ten ból gdzieś tam, który gdzieś się ciągnął, ja go tak gdzieś przyglądałem się temu i tak, to mi chciało się tak pomachać, że ten, co trzy? A już koniec? A to dobrze, to już kończymy. Ale trzy minuty do której? Już jest do która jest godzina w ogóle? A nie wiadomo, tak. Wszyscy tu i teraz, co? Okay. Tu i teraz, właśnie, która godzina, tu i teraz. No dobrze, to w takim razie, jeżeli już kończymy, to nie będę... No tak naprawdę to... nie poszliśmy tak 45 minut, czy ten, no to nie jest za dużo, ale myślę, że chciałbym zostawić was z tym, że jakby temat jest zalety bycia w tu i teraz i tych zalet myślę, że jest bardzo dużo i... O, dziękuję za karteczkę. Że tych zalet jest sporo i żeby wymienić to, że ta uważność pozwala nam na to, że to życie płynie dużo z jednej strony ciekawie i lżej, dlatego że negatywne czy przykre rzeczy się nie pojawiają, bo jeżeli... Aha, jeszcze jest, półtora roku temu tutaj na tej scenie mówiłem o intuicji. Tu i teraz nam daje mega połączenie z intuicją, czyli ja nagle nie biegnę i za tymi myślami się boję o coś, o tego, czy o tamto, czy tamtą, tylko po prostu bardziej mogę wyczuwać z jednej strony drugą osobę, daną sytuację, bo jestem bardziej uważny. I to połączenie taką z wyższą siłą, nie wiem, z życiem, z wszechświatem, jakkolwiek chcemy to nazwać, z Bogiem, że to pozwala mi łączyć się jakby z intuicją. I intuicja jest czymś, co ma każdy i dostęp do tego ma każdy. I w tym zabieganym świecie trudno jest do tej intuicji czasem się gdzieś tam dokopać. I ktoś mówi, a myślisz, że wszyscy mają intuicję, bo ja chyba nie mam. No pytam, no jak to twoje życie wygląda? No to tutaj praca, tu coś tam, coś tam, coś tam. No właśnie, w tym tu i teraz mamy głębsze połączenie tak naprawdę ze sobą. Nie to, że nam ktoś, tata, wujek, mama mówi, co mamy robić, tylko sami możemy bardziej poczuć też intuicyjnie, co mamy robić, z kim mamy robić, po co mamy robić. I to powoduje, że to życie może być lżejsze i bardziej szczęśliwe i my bardziej kreujemy. A z drugiej strony, jeżeli coś się pojawia negatywnego, jeżeli ten, no to bardziej jesteśmy, okej, okay, dobra, odleciałem, nie jest coś i znowu mogę wrócić. Kochani, tyle na ten. Za godzinę będę miał w sali interaktywnej, to możemy wejść głębiej w temat. I też będę mówił więcej o mojej książce 12 sugestii przewodnik do szczęśliwego życia, gdzie w tej książce jedna z tych sugestii do szczęśliwego życia jest właśnie życie w tu i teraz, także w książce jest więcej. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Z dedykacją można dzisiaj, no i jutro też sobie zakupić, a za godzinę zapraszam na salę interaktywną, to możemy też tak, myślę, że więcej podyskutujemy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.